Hej, 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 hello YouTube, z tej strony JJ, a dzisiaj jest drugi odcinek serii poradników z Garry's Moda. Dzisiaj się zajmiemy dodatkiem ULX, czyli ULX mod menu, czyli dodatek do gry, który dodaje bardziej takie menu, ale bardziej dla adminów. Tak, daje menu po prostu. No co tu więcej mówić? Zresztą sami zobaczycie. Dobra, wchodzimy sobie w przeglądarkę, wchodzimy sobie w Google. Link podam w opisie. Wchodzimy sobie w taki link. Przepraszam, w tle moja papuga krzyczy. Wchodzimy sobie w taki link tutaj. I wchodzimy sobie... Więc sobie to pobieramy. Słuchajcie, moi mili państwo. I teraz... Pobierałem wcześniej. Dobra, to możemy już zamknąć. I mamy naszą instalkę, tak? To jest to. Teraz sobie odpalamy to. I wyskakuje nam coś takiego. Serwer to się przyda. Wyskakuje nam coś takiego. Klikamy OK. Mamy takie głupienko, akceptujemy sobie. I tutaj jest ważne, nie instalujecie tego na pulpicie czy gdzieś tam. Tylko szukacie swojego serwera. W moim przypadku to jest dysk G, mod serwer i wyrzucacie to Garry's Mod i addons. I w addonsach to ma zostać. OK. Install. Cyk, cyk, cyk. OK, OK, bla, bla, bla. I teraz jest to zainstalowane. Dobra. I teraz sobie odpalamy serwer. Odpalamy sobie serwer, czyli tak jak ostatnio, wyskakują nam dwa okienka. I patrzcie, co tu się będzie działo, bo to jeszcze nie koniec. I właśnie takie okienka nam wyskakują, że to się doładowało. Bla, bla, bla. Teraz sobie odpalamy serwer i mod. Dobra, jak widzimy, serwer się odpalił, mój serwer Gmod, bla, bla, bla. Tak jak w pierwszym ustaliliśmy, przepraszam za lagi, ale tak to bywa. Dobra, jak to teraz skonfigurować, jak to włączyć, jak to działa? Dobra, po pierwsze odpalamy sobie konsolkę i wpisujemy sobie pind. W moim przypadku to będzie C. I teraz cudzysłów, to jest ważne, żeby otworzyć cudzysłów. I wpisujemy ULX. Z tego co pamiętam, menu. Jestem pewien. Damy C. Tak. Odpaliło się. To pięknie gra. Ale jakoś mało tych opcji. Dałoby się coś więcej, prawda? Trzeba dodać admina. Trzeba dodać admina. Jak to zrobić? Po prostu wpisujemy w konsolę tak. ULX add user. Teraz wpisujemy nazwę. Czyli w moim przypadku to jest JJ. JJ. I teraz wpisujemy, kim on ma być, tak? Czyli to jak nam podało grupa. I w tym wypadku super admin. Tak, jestem super adminem. Dobra, to z tego teraz, że jestem super adminem, to ja teraz mogę robić. Klikamy sobie nasze C. I teraz już możemy praktycznie wszystko robić. Dobra, to był odcinek z ULX-a. W kolejnym odcinku dowiecie się, jak zainstalować sklep z punktami, z rzeczami.